Nowa dyrektywa o prawie autorskim ma z założenia dostosować te przepisy do czasów cyfrowych, tak zaproponowała Komisja Europejska. Są to przepisy regulujące takie kwestie, nie tylko jak twórcy mają być wynagradzani, ale też jak działają popularne serwisy społecznościowe i w jaki sposób można na nich publikować treści, czy jak korzystać z treści prawnoautorskich w edukacji, w kulturze czy w nauce. Dla najzwyklejszego użytkownika internetu ta dyrektywa zadecyduje o tym przede wszystkim, w jaki sposób on może publikować treści w serwisach społecznościowych, na przykład jeśli tworzy wideo, to czy będzie mógł w miarę swobodnie korzystać z treści, czy tu pojawia się kontrowersyjny artykuł o numerze 13, jego treści będą filtrowane, system komputerowy, algorytmy będą sprawdzać, czy przypadkiem nie zostały naruszone treści. My się niepokoimy o to, że może ten system będzie działał bardzo arbitralnie i nieskutecznie, ograniczając naszą swobodę wypowiedzi. W edukacji w Polsce dzisiaj można dosyć swobodnie i za darmo, jeśli jest się na przykład nauczycielem, korzystać z treści na lekcjach. Nowe przepisy mogą tą sytuację znacząco zmienić, bo jest tam dodana taka klauzula warunkowa, która pozwala Państwu zdecydować, że jednak te treści nie będą dostępne za darmo, tylko będzie trzeba wykupywać rozwiązania licencyjne. Jeśli tak się stanie, to dla polskiej edukacji jest to bardzo duża zmiana.